Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na kanale Lemoncraft. Z tej strony Asia. Dzisiaj przygotujemy sobie romantyczną karteczkę w kolorach czerwieni. Taką miłosną i ach, miłość jest wokół nas, jak to ktoś powiedział, czy śpiewał, nie pamiętam. Słuchajcie, karteczka jest w pudełku, wykonana jest z kolekcji Delicious. I jak widać, nie tylko do przepiśników i takich typowo kuchennych, że tak powiem, klimatów ta kolekcja może być wykorzystana. Ja wykonałam z niej właśnie karteczkę miłosną, ale zaraz pokażę karteczkę. Kolekcję Delicious już znacie. Przepiękna kolekcja, bardzo uniwersalna, choć w założeniu przeznaczona właśnie na przepiśniki i tym podobne prace, natomiast tak piękne wzornictwo, różnorodne, naprawdę wspaniale sprawdza się w wielu projektach. To są arkusze do wycinania. Ja właśnie wycięłam te kwiatuszki tutaj z nich i te różyczki. Więc tak by to były te. A listeczki, niektóre listki z tego arkusza Lips 02 mi tutaj spasowały, więc też są powycinane. A korzystać będę z małego bloczka z tej kolekcji, bo akurat do takiej kwadratowej karteczki idealnie mi się to tutaj sprawdziło. Skorzystałam też z jednego badzika, tutaj jak widzicie z serduszka, więc świetnie zagrało. Bardzo podoba mi się ta kolekcja. Jest naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo uniwersalna moim zdaniem. I tutaj widzicie pudełeczko raz jeszcze z okienkiem, z rzeczy z papieru, pudełko i baza. Tutaj element jest wycięty, ja tam chyba będę o tym wspominać, dziurkacza ozdobnego tutaj takiego z falami i na tym mamy też z kolekcji, tu jak wycięłam ten kwadracik, to fajnie tutaj wycięło się to serduszko. Jest naklejka dla Ciebie, mamy bać, tak wygląda ta dekoracja i karteczkę wyciągamy z środka taką. Tak karteczka wygląda, kochaj, trochę mi się ten napis cały czas przekręca, ale o, jest. Tekturka z fabryki Weny, takie okienko, nie widać go tu już tutaj do końca, ale świetnie mi podbijało pracę i bardzo fajnie mi się tutaj sprawdziło. Kwiatuszki robiłam ręcznie, dopasowałam je tak mniej więcej kolorystycznie, nie chciałam, żeby też był taki intensywnie idealny ten kolor odpowiadający kwiatkom, ale żeby jednak troszeczkę się wybijał, a był taki, można powiedzieć, bardzo bliski tym kolorkom. I tutaj mamy z kolekcji, tak jak mówiłam, wycinanki, wszystko na kosteczkach 3D, jest panel. Także dzisiaj, moi drodzy, zobaczycie, jak można z kolekcji takiej typowo przepiśnikowej pobawić się i stworzyć coś miłosnego, romantycznego. Jak poradzić sobie, zobaczycie z napisami, które bardzo często nam się kołatają. Ja potem mam problem, bo ciągle mi to odstaje i wiecznie to podklejam sobie tutaj. Mamy kwiatuszki, zbudujemy sobie kompozycję kwiatową z sizalem, uzupełnimy i podkleimy sobie tutaj jeszcze, zobaczcie, fajnie okienko jest podklejone szybką. Nie wiem, czy to będzie widać na zdjęciu, ale bardzo fajnie ta szybka tutaj się sprawdza, nadaje takiego charakteru pracy. Także, moi drodzy, dzisiaj na tapecie praca miłosna, romantyczna z kolekcji, tak można by powiedzieć, kuchennej trochę. Także serdecznie Was zapraszam i mam nadzieję, że będziecie się ze mną dzisiaj dobrze bawić. W takim razie, moi drodzy, jedziemy z tym światem. Słuchajcie, ja już sobie wszystko przygotowałam, ponieważ tak jak zawsze pudełeczka niejednokrotnie już robiliśmy, wspólnie razem oklejaliśmy, więc uznałam, że trochę szkoda czasu, żeby marnować go na robienie czegoś kolejny raz z rzędu. Więc możecie sobie wrócić do wcześniejszych filmików, w których takie pudełeczka razem oklejaliśmy, tworzyliśmy. Ja wykorzystałam ten arkusz podwójny. Tutaj jest to do góry nogami, natomiast ja to będę tutaj zaklejała, bo przygotowałam sobie wycięte z dziurkaczy, takich zwykłych dziurkaczy, kółeczko takie białe, falbankowe i kółeczko tam tutaj z tego okienka, które mi zostało wycięte. Takie kółeczko sobie wycięłam z napisem dla Ciebie i zastanawiałam się jeszcze nad umieszczeniem tutaj tego serduszka, ale to jeszcze będę myślała nad tym. I tutaj bardzo chciałabym wykorzystać sobie ten motyw, żeby podnieść mój napis, to moje kółeczko na taśmie 3D, która mi się kończy, muszę zamienić.
I teraz tak, słuchajcie, jak zrobić sobie taką podwójną trochę taśmę, zobaczcie. Ja będę potrzebowała troszeczkę wyższe, a mam cieńsze, więc sobie fajnie można złączyć te dwie tasiemki w taki sposób i już mamy, zobaczcie, troszeczkę grubsze i wyższe. I tego mi tu będzie potrzeba. Więc tę jedną część sobie. Ja troszeczkę do tych taśm, akurat do tych, które mam, to są z jakiejś zwykłe. Nie mam zbytniego takiego aż mocno zaufania, więc klej nie leci. Więc sobie tu trochę pomaziam klejem. Żeby ta taśma mi się lepiej trzymała. Pomaziałam oczywiście w odwrotnym kierunku. Życie. I mam pewność po prostu, że nawet gdyby coś, nie daj Boże, się wydarzyło, to klej będzie dalej tę taśmę utrzymywał mnie. I tu sobie nakładamy taką warstwę. I naklejamy na to nasze kółeczko. Pięknie nam się to podbiło, została tylko taka falbanka. To jest naklejka chyba Studio Forti. Nie pamiętam dokładnie, bo mam już dawno takie przejrzyste z różnymi napisami. I tutaj w tym miejscu, na tym pudełeczku będzie taki napis umieszczony. Zobaczymy, czy będzie nam to tu pasowało. Być może. Zawsze takie dylematy są, ale czekajcie, ja sobie wezmę znowu tego kleju. I teraz tak, to przykleimy tylko tutaj na tej powierzchni. O, żeby tam nie wyjechało na szybkę, nie zbrudził klej. Natomiast to możemy sobie odbić na kosteczkach 3D, na kosteczce 3D. Zrobimy troszeczkę wyżej. A, tu się złapało do kropelki, to dobrze. No takie troszeczkę dziobanie, ale wiecie, jak to jest. No. O, żeby było po prostu wyższe. I tutaj już sobie też pokryjemy klejem. I przymocujemy na pudełeczku. Takie będzie moje pudełko. Więc ja sobie odkładam na bok, uprzątnę tutaj papierki. I moi drodzy, już mówię Wam, co będziemy potrzebowali jakie rozmiary do wykonania kartki. Moja baza papieru, to są tak jak wiecie, rzeczy z papieru, które ja zawsze używam, ma 14 na 14 cm. Czyli się czymś pobrudziło, więc to sobie zakleję. 14 na 14 cm. Następnie mam takie elementy, którymi będę sobie tutaj oklejała moją karteczkę. I to są, czekajcie, żebym się zaraz tutaj nie pomyliła. Mamy najpierw na oklejenie górnej części. Mamy 13,8 na 13,8. Następnie będzie taka karteczka mniejsza, biała, która będzie miała jakieś tutaj 12. Boże, czekajcie, ta karteczka ma 12 na 12, więc ta biała będzie miała 12,4 na 12,4, żeby się zrobiło takie, zobaczcie, podbicie. Więc mamy tak. Ta czerwona ma 13,8 na 13,8. Ta biała ma 12,4 na 12,4 cm. Natomiast ta ma 12 na 12 cm.
do środka naszej karty, żeby sobie wykleić. Wybrałam te dwa arkusiki i ten będzie po lewej, żeby ładnie tu było widać te serduszka, a ten będzie po prawej, żeby wykleić środek. I one obydwa mają 13,8 na 13,8. Natomiast tektura introligatorska, na której będę chciała podnieść bloczek, jest mniejsza po prostu od tego białego arkusza, bo to będziemy sobie tutaj podnosili. Tak więc ja wyklejam już sobie wnętrze karteczki. Tak jak zawsze, najlepiej to zrobić zanim się ozdabia po prostu zewnątrz kartkę, ponieważ jest tutaj płasko i można fajnie sobie dopasować. Więc mamy teraz. Tutaj jest taka krateczka pusta, bo tutaj przychodzi tekst jakichś życzeń i tym podobne, więc to właściwie w całości prawie, że zakryjemy. Natomiast tutaj tym razem nie mam kontynuacji wzoru, korzystałam z tych małych bloczków, więc dopasowałam to w taki sposób. Natomiast tutaj będzie to widoczne puste, więc zawsze staram się, żeby to ładniej wyglądało tutaj. Znaczy ładniej, żeby było jakiś ciekawy wzór był wprowadzony. I teraz oklejamy sobie front naszej kartki, czyli to jest nasza bazowa. A ja tak zaczęłam i nie opowiedziałam Wam, z czego będę korzystać, ale zaraz to naprawię. Karteczka jest docięta w taki sposób, żeby trochę te marginesy białe było nam tu widać. Już nie będę mieszać, pooklejam to wszystko i zaraz Wam powiem, co sobie przygotowałam. I tę karteczkę przyklejamy do naszej białej bazy. No, robimy najpierw takie troszkę schodki. Dokładnie, żeby ładnie nam się ten marginesik tutaj wyodrębnił, żeby to było widać. I tu przyklejamy sobie nasze podbicie, podwyższenie. Ta tektura się nie rozwarstwia, więc tutaj nie muszę się bać i zabezpieczać tych boków jeszcze krawędzi dodatkowo. Po prostu przyklejamy to na. Klej się kończy. Trzeba będzie uzupełnić. A jeszcze tutaj wykorzystamy. Dobra, damy radę. I teraz, słuchajcie, musimy zawsze kontrolować, czy dobrze karteczkę otwieramy, żeby nie było potem problemu. I tutaj montujemy na froncie nasz panel, na którym będziemy budowali całą naszą kompozycję. A z czego będziemy budować kompozycję? Słuchajcie, ja przygotowałam sobie takie dwa kwiatuszki, które mniej więcej tak kolorystycznie mi tutaj pasują. Są wycinanki z tych arkuszy do wycinania, o których mówiłam. Będziemy z nich tam próbowali coś sobie poukładać w tle. Dalej mamy tutaj takie mniejsze te kwiatuszki. A tak się zastanawiałam, że mogłam może tutaj gdzieś do pudełka to troszeczkę dać. No zobaczymy, no zawsze można tam gdzieś dodać. Są listki też powycinane z kolekcji tej listkowej, o której wspominałam. Dalej mamy, słuchajcie, coś, nad czym się jeszcze zastanawiam. Aha, no i przecież najważniejszym bazą będzie okienko z fabryki Weny. A tu będę się zastanawiała, jeszcze ten śliczny dzbanuszek, czy zrobić napis taki kochaj, czy czerwony mam wyembosowany napis też z fabryki Love. Ale to jeszcze jak dojdziemy już do tego momentu, kiedy już będzie kompozycja poukładana, to ja sobie nad tym się będę zastanawiać. Tutaj te wszystkie kwiatuszki i te róże, które są powycinane, chciałam wykorzystać do podbicia sobie tutaj gdzieś tych
Trochę, żeby też ten czajniczek zakryć, bo tak nie do końca on tematycznie mi tutaj, ale takie trochę groszki jak wystają, no to nic nie szkodzi, bo to nie jest. Tu jest ładne to z wiszącymi serduszkami i z tym serduszkiem może być zostawione. Natomiast tutaj bym to odwróciła jakoś w tym kierunku. Próbowała zbudować tę kompozycję, bo cały czas myślałam, żeby tak z boku te kwiatuszki umieścić, więc jakoś tak to będziemy budować. I tutaj może też na górze. Takie wiecie, żeby coś tu się też działo. Może go lepiej na górze. I dzbanuszek myślałam, żeby umieścić właśnie w tym miejscu. Już tak gdzieś kombinowałam o tym, więc tak bym to widziała. No i właśnie zastanawiałam się, czy tu będzie napis kochaj, czy love. Wydaje mi się, że to kochaj się tak troszeczkę bardziej odbija. No ale zobaczymy, jak to będzie. Także moi drodzy, nie pozostaje nic, tylko zabrać się do działania. Ja jeszcze sobie wyciągnę troszeczkę zaraz sizalu, bo nie wiem, gdzie go włożyłam, także zaraz sobie odkopię mój sizal. Będzie jeszcze troszeczkę może sizalu tutaj dodać, żeby coś się tutaj fajnego działo, żeby nie było to takie, wiecie, całkiem płaskie, puste. I oczywiście trochę sobie wytłoczymy te nasze kwiatuszki. To jest to, co ja też zawsze robię, żeby troszeczkę nadać przestrzenności naszej pracy. Więc to są tylko, wiecie, takie krawędzie trochę podwyższone. To samo robię tutaj na przykład w listeczkach, ale to już wiecie, często to wykorzystuję ten sposób, żeby taka kartka zrobiła się trochę bardziej przestrzenna. Tutaj większość tych akurat kwiatuszków pójdzie pod tekturkę, więc one tak jakoś nie muszą być aż bardzo wypukłe, bo nie będą zbytnio widoczne. Ale ten jeden arkusz będzie na górze, więc troszeczkę go podkręcimy. Kubeczek zostawiam bez podbijania, więc planuję na to, żeby kubeczek po prostu sobie podkleić na kosteczkach 3D, więc żeby on troszeczkę tak wyżej stał. Okay. Także kochani, ja biegnę jeszcze po sizal, bo sobie zapomniałam o sizalu, a wydaje mi się, że ten sizal tutaj fajnie robotę zrobi i zaraz do Was wracam. Tak więc, moi drodzy, mamy sizal, znalazłam i zabieramy się do dekorowania już naszej miłosnej karteczki. Zapraszam Was bardzo serdecznie.
Tak więc, moi drodzy, karteczka jest gotowa. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Takie hasło kochaj, chyba bardzo, bardzo uniwersalne i tylko troszeczkę mi tutaj opada ten, może bym to mogła jeszcze podkleić kosteczką od spodu. Chyba będę kombinować, bo tu mam troszeczkę w powietrzu ten jeden kawałeczek i on mi tak trochę fruwa, że tak to nazwę, wiecie mi o co chodzi na pewno. Nie ma tego oparcia. Ale zaraz to załatwimy jeszcze jedną. Karteczka jest naprawdę przestrzenna, więc... Czekajcie. O, widzicie? Teraz fajnie siedzi tam, gdzie powinna. Jest w porządku teraz. Tego mi brakowało, takiego oparcia. Tylko teraz sobie to chyba trochę wyżej przymocowałam. Tu, o, kochaj. Także moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za to, że dzisiaj byliście ze mną. Mam nadzieję, że karteczka przypadła Wam do gustu. Trochę podniosę, bo na pewno się będzie światło odbijało. Karteczka, zresztą włożymy do pudełka. Karteczka jest bardzo kwiatowa. No bo dlaczego nie? Nie muszą być same serduszka. Mamy piękne te wycinane elementy chlapania, gdybyście pytali, bo potem często takie pytania zadajecie, to są właśnie splash biały, jest z 13 arts, więc chyba najfajniej mi się nim chlapie, najładniejsze wychodzą chlapania i tak karteczka będzie tutaj zamknięta w pudełeczku. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam Was na grupę Lemon Crafters, tam można wstawiać swoje prace, wrzucać, pokazywać, co fajnego robicie z lemonkowych papierów. Bardzo serdecznie Was zapraszam. I moi drodzy, widzimy się już za niedługo, już wkrótce. Życzę Wam wszystkim wszystkiego fantastycznego. Do zobaczenia, do następnego razu. Pa, pa!